Czemu mnie nagrywasz? O, patrz ta, co to jest dzisiaj za dzień! Dzień, kiedy się jedzie do dyskontów i kupuje się fajerwerki, tylko raz, dwa, trzy! Jest Sylwester i Sylwester! Jak już na stawie sylwestrowym widzieliście na odcinku, jak to wygląda, dużo się nie zmieniło od ostatniego odcinka. Pewnie, nie wiem, sobie luzem może odpalę, co z nich wykombinuję. To wiadomo, sobie tam schnie, bo tu jest fajnie cieplutko, gatlingi. No i tam wszystko rakiety, mam nadzieję, że moja matura nie przyjedzie. Bo jak przyjedzie, to mnie wydziedziczy z domu. Jak zobaczy tyle rakiet, a jest ich dość sporo. Tak sobie to wszystko posegregowałem. To będzie akurat jeden projekcik, tylko brakuje mi jeszcze rurek. Bo każda bazuka rurkę miała, ale do kober nie mam rurek. A te rurki są za ciasne. Ale mam nadzieję, że dzisiaj po testach jakieś tam wyrzutnie mi zostaną, że można było z wyrzutenie coś zrobić. Ostatnio na live'iku żeśmy to klepali. Czekam teraz na szpachelka i lecimy do dyskontów. Biedronkę już mam za sobą, już jest nagrana. Lidl też odwiedzimy i do Aldi jedziemy. Może wstąpimy do Oszołoma i do Kauflanda, żeby wam coś nagrać na ten kanał. Tasiemneczko, gruba mu dupa rośnie. Stary pirobary jak świat, to jest zestaw Prankstera. To jest mega fajne, podoba mi się. Ale też coś wymyślimy. Obłożymy jakąś choinkę i Grzesiu będzie skakał po drzewie i odpalał. Dobra, czekamy na szpach. Pierwszy sklep, gdzie jedziemy, Aldi. Zobaczymy. Kiedyś, pamiętasz, na tym roku mieli zestawik Lollipop. Bardzo fajny zestaw sylwestrowy, ale już... I w tamtym roku jeszcze to był ten niemiecki jakiś importer, ale to od niego fajne miły te. Weko. No, Weko. Dobra. Wiko. Wiko. Idziemy zobaczymy, co tam mają ciekawego. Dobra, pierwsze zakupy zrobione, później wam pokażemy co, jak, bo Andrzej ma gumową lalkę w bagażniku. Nie no, żartuję. A cztery kosteczki kupiliśmy w tym Red Sonie, o którym mnie męczyliście. Jedziemy teraz do Lidla zobaczyć, co tam w Lidlu jest ciekawego. Wyjeżdżamy właśnie z Lidla. W Lidlu kupiliśmy triplexa. No i dobra, lecimy teraz do Oszołoma zobaczyć, czy są rakietoszelki. Później jeszcze może uderzymy do Kauflanda, zobaczyć, czy są rakietoszelki. I ewentualnie do Biedronki zajedziemy, może coś będzie ciekawego jeszcze w Biedrze. Ale to raczej wątpię. Pokaż nasze zakupy. A widzisz już, od czego sobie falucha ubrudził? Tak, no. Na razie tak to wygląda, nie? Dobra. O, pokaż od razu, cośmy kupili. No. Patrz ta! Last Devil Fire! 25 strzałów, 38 mm za 300! No, ale będzie a w tym roku akurat trochę przeszaliśmy tego kalibra, więc no zobaczymy. Hestia, wierzymy w ciebie. No i mamy rakietoszelki. O, piciuweczkę i różki Harry'ego Pottera. No. Tylko ja i moja przestrzeń. Na Grzesia czapeczka, na gwiazdkę. To będzie na 30. Tutaj mamy dwa odcinki, trochę zestawów sylwestrowych, rakietki, żywki ognie, 38 mm od Hestii kontra 30 mm z normalnego sklepu. Teraz idziemy, przygotowujemy się z Andrzejem do nagrania i potem będziemy siedzieć, klepać fajerwerki na Sylwestra. To będzie na kanale Machony bez spiny, Red Sonia, o co mnie męczyliście. I to będzie na kanale Machony bez spiny, rakiety Blasty. To będzie 29. Concert of Lights, Kronos. No i tam Lidl też będzie 30. No dobra, no to co Andrzej, my lecimy, wy się trzymajcie i na razie. Patrz tam, jakie ładne skarpetki. Świąteczne. Świąteczne.